Co to jest? Zabierz. BT? No. Ładnie biło, to może być mosiądz, nie wiem co to może być. No, miedziuchno. Miedziuchno. No ja tu mam zdołeczka. Podejrzewam srebrny. Musi to być srebrny. Gdzie tam wracasz? Mocno ładny. Jakieś próby? Jeszcze nie widzę. No bił wysoko mi, 84. To jest na pewno srebro, to jest 100% srebro, tylko mógł być robiony. Nie, no nie jest takie ciężkie. Ale też a jest tu w środku grawer, Michel, coś tam. Ale tu może być próba. Tak. Jeszcze to jest niedoczyszczone. To jest srebro. Chef Michel, jakiś dziwny. Nie wiem, czy to jest pies? Nie, co to? Trzymaj. Masz szczotkę. Przeczytaj ten wzór. Tu? No. Co ten wzór symbolizuje? A nie, to nie była próba, to był jakiś... Nie wiem, nie mogę się wyobraźni użyć. Ja też nie. Ale fajny jest. No jest taki... inny. Any ideas? No i proszę bardzo. Jeden gulden. Z 93 roku. Beatrix. Sygnał zmienny, bo to jest nikiel. Ale i tak fajny. Polowanie na srebrnego guldena nadal trwa. A znajdujemy się w takim parku pod drzewem. Ania sobie tam gdzieś już kopie. No idziemy dalej. Zobaczymy, co tu będzie wychodzić. Na razie jest fajnie, mam guldena z monet, 30 centów, 10-20 znaczy się zawieszkę. No i chyba ten srebrny pierścionek, taki dosyć fajny. Także zapraszam do oglądania. Kaliber 200 V. Haj. Byczy. Przejechaliśmy do drugiego parku, tam słabo wychodziło. Stoi tu rower, już rozwalony. Zastanawiam się, czy go nie wziąć do domu i naprawić. Ania ma 5 centów na oko. Na górze leżał? Na górze, bo on nie wylokuje. Bierzemy ten rower? Ja bym go tak szwagrowi naprawił. No. I potem sprzedał za 50 zł. A jest strach, bo te rowery w Holandii są meldowane i no jak nas cylną na granicy z tym, a ktoś zgłosił kradzież, to będziemy mieli lipę. Ania 5 centów. A ja mam tu żabkę. Oho, jako żabka. Jako żabka. Euro i żabka malutka. Chodź tu. Chodź tu. Nie chcę iść. Ale tu skacze. Dobra, nie będę męczył. Euro. I takie piękne poziomki tu rosną, takie wielkie, albo jakieś zmutowane truskawy. Ogromne są. Ale nie próbuję tego, pewnie obsikane. I tam. Co nie wychodzi, jak wychodzi? Proszę bardzo. Moniaczek. 5-centówka. Z roku 88. To jest z tego roku. Mufet. Pozdro Mufet. No i wyszły jeszcze ciężarki ołowiane. Jakieś sobie tam. W ogóle klimacik jest czadowy, fontanna jest. No jeden to jest ciężarek, a drugi to jakiś naciąg od rowera. Coś takiego.
Tak to wygląda. Jeszcze jest gdzieś drugi ciężarek, ale to bez sensu pokazywać. No, i cisnę w tamtym kierunku. Ja się dziwię, czemu mi tak sygnał świruje. Myślę, nie kopię. A tutaj jest depozycik. 50 na górze, potem jest dyszka, potem jest jeszcze dyszka. Ale czad. I sygnał się świruje. O, 70 centów w jednym dołku. Skarb już, 3 monety. Ale kopać trzeba, nawet zwariowane sygnały. Był ładny, co prawda. Tylko że zdziczały. Taki, wiecie. Każda monetka ma inny sygnał, no to tutaj też był każdy inny. I tu sygnał na euro, płytko. Ha, jakie euro. Samochodzi. 50 Adier. Nie wiem. Ale chiński. Piękna sztuka. Ja już mogę robić podsumowanie. Mam po kopaniu. Muszę znów przyciąć łopatkę, bo poszła się w tej dziurce chrzanić. Wyszło parę pieniędzy współczesnych, jakieś ciężarki, najfajniejszy fancior, srebrny pierścionek z jakimś przedziwnym wzorem, nie mogę odgadnąć, co to jest. No, golden, taka bozia, nie chcę wyjść, proszę, taka boziulka jest, tyle. I złom do domu. Kurczę, się wkurzyłem. A park fajny. Pewnie Anka nie będzie chciała wracać. Siedzi tam za drzewem. Garetuje mocno. Tak, także tak. Dzięki za oglądanie i do następnego. Kurtyna.